Ja nie wątpię, że tematyka jest bardzo ważna nie tylko dla mniejszości i nie tylko dla mniejszości polskiej, ale w ogóle dla szkolnictwa, nauki, oświaty na Litwie i w Europie. My faktycznie mamy kryzys w oświacie i z tym się stykamy i to widzimy codziennie. I to na wszystkich poziomach, zaczynając od szkoły podstawowej, kończąc na studiach. I dlatego myślę, że takie tematy są bardzo ważne. No, jak w Polsce, jak mówię, tak i na Litwie. No, w Polsce mamy teraz reformy, też likwidacja gimnazjów. To też jest poważna reforma. Naszym celem, jak mówiłem, jest nie tylko zamykanie się w naszym skansenie wileńskim czy litewskim, ale patrzenie na te problemy z perspektywy europejskiej. Bo my widzimy, że faktycznie problem mniejszości narodowych jest bardzo newralgiczny, a oświata jest jednym z takich najważniejszych aspektów życia tej mniejszości. Jeżeli mniejszość nie ma odpowiedniego systemu oświaty, to mamy znaczne problemy. My zawsze staramy się pewne sprawy nagłośnić, o czymś rozmawiać, ale decyzje podejmują politycy. Naszym zdaniem jest ważnym to, że ludzie muszą rozmawiać. Ludzie muszą usłyszeć jeden drugiego i na tej podstawie dojść do pewnego wspólnego mianownika, bo jeżeli tego nie osiągniemy, to takie konferencje też nie będą miały dużego znaczenia, dlatego że nauka dla nauki to też nie jest najlepsze rozwiązanie.